A za tydzień polska reprezentacja zmierzy się z Portugalią w pierwszym meczu eliminacji do Eurobasketu po zamknięcie drzwi. Dziękuję. W pierwszym meczu eliminacji do Eurobasketu w związku z tym czekają nas naprawdę kochani mistrzów wielkie sportowe emocje. Dzisiaj na pewno będą Państwo pytali o tym, o to, jak są, na jakim etapie są przygotowania do tego właśnie turnieju. Ja teraz przedstawię uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Witam pana prezydenta Marka Wojtkowskiego. A są z nami również trener reprezentacji, pan Mike Taylor, Piotr Kwiatkowski, dyrektor reprezentacji oraz nasi reprezentanci, czyli Adam Baczyński i Robert Skibniewski. Od pana prezydenta zacznijmy. No, szanowni państwo, ja mogę tylko powiedzieć, że niezwykle się cieszę, że pan trener i drużyna nasza narodowa przyjęła zaproszenie do Włocławka. Chcemy odnowić taką dobrą tradycję koszykarską Włocławka. Oprócz tego, że mamy Anwil, to te emocje koszykarskie cały czas w nas są i dlatego się bardzo cieszymy, że będziemy świadkami nie tylko turnieju, w którym weźmie udział nasza drużyna narodowa, ale także i pierwszego meczu eliminacyjnego z Portugalią. Także ja tutaj chcę zadeklarować, że wszyscy włocławianie będą trzymać mocno kciuki za naszą drużynę. I przede wszystkim zapraszam na mecze. Zaczynamy już jutro. Nasza reprezentacja rozpoczyna pierwszy mecz o godzinie 20, później w czwartek i kolejny mecz już eliminacyjny 31 sierpnia. Rozpoczynamy eliminację właśnie we Włocławku. O kilka słów poproszę teraz pana trenera Mike'a Taylora. Bardzo proszę. We're very thankful to be here in Włocławek, a Polish city with wonderful basketball tradition. Every time I've been here, the fans have been fantastic supporting the Anvil team. And we're excited about the home court advantage that our national team can enjoy here in the city. We look forward to finish our preparation strong and prepare for our first game here against Portugal on the 31st. And I'm just really looking forward to having the fans here support the national team tomorrow night. Bardzo dziękuję. Trener jest bardzo zadowolony z tego, że jesteśmy w Włocławku, w mieście o tak silnych tradycjach koszykarskich. Mam nadzieję, że tutaj zakończymy nasze przygotowania, bardzo mocno zakończymy nasze przygotowania z sukcesem w tych meczach towarzyskich i przygotujemy się odpowiednio do tego meczu, w którym otwieramy eliminację przeciwko Portugalii 31 sierpnia. Dziękujemy. Tajemnicze uśmiechy naszych koszykarzy. Robert Skibniewski, doskonale znany Włocławku. Witam serdecznie znajomą twarzę, tak jak w pełni się zgadzam z trenerem i nie ukrywam, że nie mogę się doczekać tej atmosfery tutaj na meczach kadry, taka jak panowała w sezonie w Hali Mistrzów. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy spędzać ten czas i tak jak pan prezydent wcześniej wspomniał, kadra na stałe zawita właśnie w Hali Mistrzów. Adam Leszyński, bardzo proszę. Tak jak już trener tutaj powiedział, ja w imieniu całego zespołu chciałbym podziękować tutaj panu prezydentowi i całemu miastu Włocławek za zaproszenie, za możliwość pokazania się na turnieju międzynarodowym w Polsce. Jest to nasz ostatni krok w przygotowaniach do eliminacji, więc chcemy ten krok postawić naprawdę mocno, zakończyć te przygotowania bardzo dobrymi spotkaniami, więc no, warunki są świetne, oczywiście nie możemy się do tego doczekać, tak jak Robert powiedział, atmosfera w Hali Włocławku jest zawsze gorąca, więc my też się tego nie możemy doczekać i